Towarzysze, więc na początek prezentuję wam tutaj mem Konfederacji. Komunistyczna Partia Polski na listach SLD. Zatrzymać lewicę. No i tutaj właśnie informują, że w Koszalinie jest dziennikarz, członek partii politycznej KPP. Dobrze, więc o kogo chodzi? Więc zaraz wam pokażę, towarzysze. Chodzi mianowicie o Lecha Fabiańczyka. Jest to tutaj strona komitetu właśnie wyborczego Lewica. Lech Fabiańczyk, pozycja numer 6, numer 40 Koszalin. No jak widzicie tutaj jest to w swej działalności publicznej zarówno jako obywatel, jak też jako członek komunistycznej partii polskiej. Więc to jest właśnie Lech Fabiańczyk. No i teraz zaprezentuję wam trzy screeny z filmu Towarzysza Bolszewik EU. Właśnie tak wygląda ulotka Lecha Fabiańczyka. Więc tutaj Bolszewik EU zrobił mu reklamę. No i ja się odniosę tutaj właśnie do treści tej ulotki. Więc pierwsza rzecz, jaką tutaj widzimy, no to to jest ta ulotka właśnie ze strony z kanału Bolszewik EU. No i przeczytajmy może ostatni akapit. Co to za komunizm prezentuje pan Lech Fabiańczyk? Sam fakt naszego życia nie znaczyłby wiele, jeżeli miałoby to być życie bez znaczenia. Bardzo mądre zdanie. Dalej, tym większa nasza wartość, im więcej możemy dać innym od siebie. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Tak powiedział Jezus Chrystus, którego uważam za osobowy wzór człowieczeństwa. A oto jego słowa. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego. Głoszona przezeń idea Królestwa Bożego to nic innego jak komunizm, czyli wspólnota ludzi dobrej woli. W takim sensie należy odczytać słowa Chrystusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Lech Fabiańczyk. No więc tutaj właśnie cały ten komunizm, który prezentuje Lech Fabiańczyk w swojej ulotce, jest to troszkę komunizm, nie za bardzo jest to szkoła leninowska, więc na początku się zdziwiłem, kiedy się dowiedziałem, że właśnie na komitecie wyborczym Lewica startuje komunista. Jestem ciekawy, co na to członkowie partii Razem, jestem ciekawy, co na to członkowie na przykład Wiosny. Ale później, kiedy przeczytałem ulotkę pana Lecha Fabiańczyka, to ja doszedłem do wniosku, że im bardziej by chyba przeszkadzały odwołania do Chrystusa niż do KPP. No ale dobrze, przeczytajmy jeszcze jedną tutaj postulaty, jakie prezentuje pan Lech Kamieńczyk. Więc moje impendorabilia. Ochrona ludzkiej godności i podmiotowości. Stwarzanie i wzmacnianie mechanizmów obrony przed czynną ignorancją. Tworzenie warunków, w których opłacałoby się być człowiekiem uczciwym. No więc pierwsze takie trzy postulaty to takie banały. Właściwie chyba każdy mógłby się pod tym, w tych wyborach pod tymi banałami podpisać. Ale przechodzimy do punktu 4. Do punktu 4. Czytamy punkt 4. Prowadzenie polityki społecznej i gospodarczej, która chroni naród przed wojną i rewolucją. Więc ja znam różnych tutaj takich mężów stanu, którzy chronią naród przed rewolucją. Między innymi pan Stołypin, między innymi pan Franco, między innymi pan Pinochet, oni wszyscy właśnie bronią tutaj państwa przed rewolucją. No widzę, że do tej szczytnej antyrewolucyjnej tradycji mamy tutaj także pana z KPP, Lecha Kamieńczyka. No myślałem, że po filmie z udziałem Krzysztofa Szweja, że już niżej członek KPP nie upaść nie może, no jednak tutaj powoływanie się na Jezusa Chrystusa, kandydowanie z komitetu wyborczego Lewica i równocześnie walka z rewolucją, no świadczy, że Lech Kamieńczyk chyba nawet przelicytował tutaj pana Szweja. Ale czytamy dalej.
szukanie rozwiązań, które łączą, a nie dzielą. Więc ja jestem ciekawy, jakie to będą rozwiązania, które na przykład będą łączyć pracowników Amazona z Jeffem Bezosem. Ja bardzo chętnie bym poznał takie rozwiązania, no. Albo jakie będą rozwiązania, które będą łączyć innych właśnie wyzyskiwanych pracowników i ich tutaj wyzyskiwaczy. Dobrze, no czytamy kolejny genialny postulat. Wypracowanie porozumienia między partiami politycznymi i obywatelami o wszelkich poglądach. Więc widzę, że tutaj strategia Komunistycznej Partii Polski polega na tym, żeby szukać porozumienia, wypracowywać porozumienie z Platformą Obywatelską, wypracowywać porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością. No nie wiem, no jak wy się możecie porozumieć, no, na przykład w kwestii, nie wiem, no, no promowania neoliberalizmu, w kwestii rusofobii, w kwestii okupacji Polski przez armię amerykańską, w kwestii tutaj no, dekomunizacji i tak dalej, no że oni w tym samym czasie, kiedy PiS prowadzi dekomunizację, to pan Kamieńczyk zamierza szukać z PiS-em porozumienia. Co dalej? Dbanie o priorytet prawdy w polityce historycznej. No, z tym to ja się mogę zgodzić. Rzeczywiście jestem za tym, żeby w polityce historycznej dominowała prawda, tylko no, punkt to jest jakby sprzeczne z poprzednim punktem. No. Jeśli w poprzednim punkcie partie polityczne reprezentujące interesy kapitału lansują kłamstwa w polityce historycznej, wszystkie te kłamstwa dotyczące zbrodni Związku Radzieckiego i w ogóle zbrodni komunizmu, no, śmiało można powiedzieć, że wszystkie tutaj partie stojące na gruncie kapitalistycznym, one kłamią, więc jeśli my mamy bronić prawdy historycznej, no to my nie możemy szukać z tamtymi partiami porozumienia, no jest to, logicznie się to wyklucza, no. Pan inżynier Kamieńczyk powinien to zrozumieć. Dobra, ostatni punkt. W polityce zagranicznej pragnę bardziej zadbać o interesy mojego narodu. Powrócić do idei Józefa Piłsudskiego. Więc bardzo tutaj takie ciekawe odwołanie, no zwłaszcza w kontekście człowieka, który określa się jako członek Komunistycznej Partii Polski, więc może przypomnijmy, no, że ten Józef Piłsudski, no to ma na sobie krew, jest odpowiedzialny tutaj za ludobójstwo żołnierzy Armii Czerwonej po wojnie 1920 roku. Józef Piłsudski ma na sobie tutaj krew komunistów mordowanych w II Rzeczpospolitej, zamykanych w więzieniach, prześladowanych. No dobra, towarzysze, na tym można zakończyć prezentację pana Lecha Kamieńczyka. Sami możecie tutaj zabrać głos i powiedzieć, co waszym zdaniem najbardziej tego pana Kamieńczyka kompromituje. Czy kandydowanie z komitetu Lewica, czy jakby prezentowanie swoich tutaj afiliacji politycznych, że jego komunizm to jest komunizm Jezusa Chrystusa. Oczywiście z całkowitym tutaj pominięciem tradycji bolszewickiej. Czy w końcu no, postulaty tutaj pana Kamieńczyka, tak ważne postulaty jak precz z rewolucją, szukajmy porozumienia z partiami burżuazyjnymi i idźmy śladami Józefa Piłsudskiego. Więc no, kiedy myślałem, że już niżej nie można upaść niż Krzysztof Szwej, który właśnie tutaj lansuje IPN-owskie kłamstwa, to jednak Lech Kamieńczyk pokazał, że można. Pozdrowienia, towarzysze.